Dzisiejszy odcinek będzie dłuższy niż pozostałe. Ja jestem tego świadom, ponieważ dzisiaj przedstawię wam historię, która zakrywała o kilka miesięcy i dotyczyła ona miłości, zaufania i radości, która później przerodziła się w rozpacz, cierpienie i zażenowanie. Tak więc zapraszam was wszystkich na recenzję słuchawek Wimoda M100 Crossfade. Zacznijmy od początku. Otóż Wimodę Crossfade M100 spotkałem po raz pierwszy 3 lata temu, ponieważ większość DJ, których słucham i których wspieram, najczęściej właśnie posiada te słuchawki i ich używa podczas swoich występów. I od razu zakochałem się w ich wyglądzie, a także to, że osoby, które najbardziej wspierałem, właśnie je posiadały, coraz bardziej jakby przekonywały mnie do decyzji, żeby ostatecznie te słuchawki kupić. Zacząłem ich szukać na internecie i spotkałem się z horrendalną ceną 1000 zł za nie. I otóż kiedy miałem pieniądze zazwyczaj, to nie było dobrej oferty na te słuchawki, a kiedy nie miałem pieniędzy, wylatywały jakieś używane oferty po 300-400 zł, z czego byłem naprawdę niezadowolony. Ale po 3 latach, dokładniej w maju tego roku, udało mi się znaleźć ofertę na nie za połowę ceny, czyli tam za około 500-450 i postanowiłem je kupić. I tak też je zakupiłem. Przyjechały do mnie, byłem z tego powodu naprawdę uradowany. Zresztą mogliście zobaczyć ich zdjęcie na moim Instagramie. No i kiedy je wyciągnąłem z pudełka, zaczął się mój sławetny proces wygrzewania. Czyli po prostu zacząłem puszczać różnego rodzaju piosenki z różnych gatunków muzycznych, by wygrzać membranę. No i jeżeli jesteśmy w trakcie wygrzewania, to mogę od razu tutaj powiedzieć o samej budowie słuchawek. Otóż w większości słuchawki są zbudowane z metalu, jeżeli chodzi o ich części. Do tego mamy jeszcze nauszniki, które są plastikowe. Mamy tarczki, które są metalowe i do nich także przejdziemy później. No i kable, które oczywiście wystają właśnie z naszych nausznic i przechodzą przez opaskę. Przechodząc teraz do komfortu, a także funkcjonalności. Mamy opaskę. Opaska jest naprawdę wygodna, ale na początku, jeżeli chodzi o słuchawki, mają one naprawdę mocną siłę właśnie docisku. Dlatego też w instrukcji jest nawet powiedziane słuchawek, żeby ją trochę właśnie porozciągać. Dzięki temu ona straci trochę na sile, dzięki czemu będą wygodniejsze. Jeżeli chodzi o pady. Pady, te, które aktualnie tutaj widzicie, to nie są pady domyślne w słuchawkach. Tych to są tak zwane pady XL. I te pady są o wiele grubsze i są o wiele bardziej miękkie od właśnie domyślnych padów. I szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o te słuchawki, przynajmniej w mojej opinii, te pady są po prostu wymagane. Normalnych padów nie jestem w stanie nosić przez dłużej niż 20 parę minut, ale jest tutaj problem, ponieważ są one dostępne tylko na Amazonie i to jeszcze chyba na amerykańskim, więc trzeba je kupić bezpośrednio ze Stanów. Tak więc, sorry, jeżeli chcecie pady XL, musicie troszeczkę wydać. No i jeszcze zapomniałem oczywiście powiedzieć, że mamy tutaj regulację naszego pałąka. Jest ona oczywiście złożona cała z metalu i także daje ona całkiem satysfakcjonujący klik. A także te słuchawki się oczywiście składają i wystarczy je tylko pchnąć lekko do przodu i one właśnie specyficznie klikają, ale jeszcze lepiej klikają, kiedy po prostu je otwieramy. I to jest naprawdę satysfakcjonujący dźwięk. Jak widzicie, tutaj na słuchawkach mam sobie małą z laserowo wygrawerowaną Chibi Miku. Jest ona naprawdę piękna i jeżeli chodzi o to, to po prostu zawsze będę mówił, że ich maszyna do wyrabiania po prostu takich tarczek to jest po prostu majstersztyk. I nie musicie mieć właśnie laserowo grawerowanych rzeczy, mogą być także rzeczy zrobione w 3D. Tak więc to wszystko zależy tak naprawdę od waszego projektu i od waszej wyobraźni. No chyba, że wasza wyobraźnia chce mieć jakieś loga Coca-Coli czy też futbolowych zespołów, to wtedy wam na to niestety Wimoda nie pozwoli. Na dole, jeżeli możecie zobaczyć, mamy 2 wejścia jack 3,5 mm. I teraz pewnie zapytacie, czy to dlatego, że kabel jest podwójny? Otóż nie, to dlatego, że macie tak zwany dual input.
Czyli możecie z obu stron włożyć pojedynczy kabel i czy włożycie z lewej, czy z prawej strony, słuchawki będą grać normalnie. Przejdźmy teraz do słuchań specyfikacji. Zakres częstotliwości od 5 Hz do 30 kHz, co w sumie nie powinno Was obchodzić, bo wiadomo, człowiek słyszy tylko od 20 Hz do 20 kHz zazwyczaj. Dalej, z racji tego, że to są słuchawki dla DJ-ów, posiadają one naprawdę małą oporność. Jest to impedancja na poziomie 32 ohmów i są one na tyle wydajne prądowo, że praktycznie dowolny telefon, pod jaki będziecie chcieli podłączyć te słuchawki zagrają dobrze i nie będą potrzebowały niczego więcej. Oczywiście są to słuchawki wokół-uszne, czyli one nie będą dotykać Waszego ucha, kiedy je założycie, a także posiadamy tutaj przetworniki o średnicy 50 mm. Jeżeli chodzi o suchą specyfikację, to tyle. Dalej przejdziemy do kabla. I od razu powiem, że to jest najlepszy kabel, z jakim miałem do czynienia. Otóż z jednej strony mamy mini jacka 3-pinowego, dalej mamy mikrofon, który szczerze powiedziawszy nadaje się tylko i wyłącznie do połączeń telefonicznych, na Discorda już trochę z tym słabo. Dalej mamy pilota, dzięki któremu możemy odbierać bądź nie odbierać połączeń telefonicznych, czy też przechodzić do następnych bądź poprzednich utworów, a także pauzować muzykę. Dalej mamy kolejną część plecionego kabla i na koniec, uwaga, czteropinowy, ponieważ jest pilot, czteropinowy o zakrzywieniu 45 stopni wtyk mini jack 3,5 mm. To jest najlepszy chyba jack, jakiegokolwiek miałem okazję używać, ponieważ kątowe zazwyczaj mi tutaj nachodziły właśnie na spodnie, zahaczały mi się cały czas o spodnie, a proste mogły się wyginać mi w kieszeni, co też nie było zbyt dobre. Więc ogólnie, jeżeli chodzi o kable, kable Wimodowskie naprawdę polecam. No ale dobra, proces wygrzewania zakończył się, tak więc postanowiłem wreszcie przesłuchać swoją bibliotekę na tych słuchawkach. Nie bez powodu mówi się, a raczej jest taka opinia właśnie w internecie, że te słuchawki albo się znienawidzi, albo się pokocha, ponieważ one są bardzo agresywne. I właśnie tutaj trzeba powiedzieć, jeżeli chodzi o bas, spodziewałem się basu, który po prostu będzie się rozlewać na wszystkie częstotliwości, ale tutaj tak nie jest. Otóż bas jest mocno kontrolowany i zawiera on się w zakresie od 60 do 100 Hz. I jeżeli przekroczy właśnie ten zakres, to możecie tak naprawdę nie usłyszeć czasem basu wcale, co właśnie mi się zdarzyło w przypadku tych moich ulubionych piosenek. Jeżeli chodzi o średnie tony, one są, można powiedzieć, całkiem pasywne. Nie można powiedzieć, że w jakiś sposób, przynajmniej w mojej opinii, są one specjalnie podbijane. One po prostu są i to w zasadzie tyle, jeżeli mogę o nich powiedzieć. Jeżeli chodzi o górę, to tutaj sprawa się troszeczkę komplikuje. I jeżeli chodzi o górę, to właśnie najbardziej po prostu przykład pokazałem mi D-Torture 440, czyli słuchawki Beyer Dynamica, które przedstawię może jeszcze w przypadku innego odcinka. Otóż tutaj góra jest naprawdę, ale to naprawdę agresywna i w niektórych przypadkach naprawdę kłuje uszy. Jeżeli jest jakiś problem, jeżeli jest jakiś minimalny przester w mikrofonie w utworze, jeżeli są jakieś zniekształcenie, jeżeli jest jakiś szum w związku z użyciem innego mikrofonu, bądź też jakby wtyczki pianina na przykład w programach są stworzone źle i zaczynają troszkę się kaszanić, wy to wszystko usłyszycie. I nie tylko wy to usłyszycie, ale was to będzie boleć w uszy i to naprawdę mocno. Jeżeli jest jakiś wokal, który po prostu sybiluje, to będzie Was boleć. Ta góra jest na tyle ostra, że jeżeli w utworze zawierają się jakieś wysokotonowe dzwoneczki, czy też granie na pianinie w najwyższej oktawie, to już naprawdę zaczyna boleć i to są po prostu takie małe igiełki, które po prostu Wam się wbijają w głowę i to jest naprawdę bolesne. Zapewne teraz zapytacie, po co komuś takie słuchawki, skoro tak agresywnie grają? Otóż szczerze powiedziawszy, jeżeli słuchacie jakiegoś cięższego brzmienia elektronicznego, czy też może rocka, bądź hard rocka, te słuchawki są naprawdę do tego dobre, ponieważ z racji tego, że one mają taki agresywny ton, to one właśnie naprawdę potrafią wprowadzić człowieka po prostu w stan ogłupienia i tańca i w ogóle wszelakiej radości ze wszystkich utworów, jakie po prostu są grane. Jeżeli macie jakieś po prostu utwory, które są jakby, można powiedzieć, takie smukłe, które są takie spokojne, to nie będzie to dobrze brzmieć na tych słuchawkach, ale jeżeli macie jakieś takie mocne rock and roll, czy po prostu jakąś mocną elektroniczną muzykę, to te słuchawki jak najbardziej się do tego nadają i muszę tutaj to właśnie przyznać. Jeżeli chodzi o separację, otóż na początku sądziłem, że separacja tutaj jest naprawdę dobra, ponieważ
zacząłem po prostu jakby odsłuchiwać w piosenkach nowe części, tak nowe po prostu sample, których nigdy w życiu nie słyszałem. Ale ponownie wrócę, te 440, które mam tutaj obok, po prostu pokazały mi, że separacja jest tutaj dobra tylko jeżeli mało się dzieje. Zazwyczaj właśnie te głośniejsze instrumenty czy wokal po prostu to zagłuszą i przez to stracicie właśnie możliwość właśnie skupienia się na tego typu właśnie częściach danych piosenek i utworów. No i jeżeli byłbym szczęśliwym kupcem, to na tym bym ten odcinek zakończył, ale niestety w związku z tymi słuchawkami pojawiły się pewne problemy. To jest moja druga para. Ponieważ pierwsza para, która została kupiona, używana, no prawy przetwornik w prawej słuchawce po prostu umarł i nie dawał żadnego znaku życia. No i byłem z tego powodu troszeczkę niepocieszony. Z racji tego, że to były słuchawki używane, kupione jeszcze, jak się potem dowiedziałem, w Hiszpanii, nie miałem żadnego jakby zabezpieczenia i nie miałem praktycznie żadnej gwarancji. Tak więc nie mogłem nic z tym zrobić. Ale w przeciwieństwie do innych firm, Vimoda ma coś, co się nazywa Immortal Warranty Program. Czyli, w skrócie ogólnie mówiąc i przekładając na polski, jeżeli posiadacie słuchawki Vimoda, jeżeli posiadacie właśnie te słuchawki, jeżeli nie posiadacie nawet paragonu, nie posiadacie pudełka, bądź te słuchawki, nie wiem, są w tak tragicznym stanie, że je rozjechał walec albo coś, nadal możecie ubiegać się o 50% zniżki na waszą nową parę, pod warunkiem, że wyślecie starą parę, a raczej to, co z niej zostało, jeżeli na przykład przejechał je walec, do właśnie firmy Vimoda w Los Angeles. Jedyne, co mogę zrobić właśnie, to odesłać im te słuchawki właśnie do Los Angeles. Ale ja mówię, no ale mnie to będzie kosztować te $80 właśnie za wysyłkę, czy nie można zrobić tego jakoś inaczej? I tu się zaczyna bardzo interesująca część. Otóż support Vimody powiedział mi wprost. Nagraj film, jak je niszczysz. Jak niszczysz je do tego stopnia, że nic nie będzie w stanie z nich zebrać. Przetnij wszystko, przetnij kable, przetnij nausznicę, przetnij opaskę, żeby nic po prostu z tego nie zostało. Wyślesz nam film, dostajesz kupon. Tak zrobiłem. I możecie teraz zobaczyć właśnie po tych crash testach, to są części właśnie z filmów, które wysyłałem do supportu. Rzucałem je kompletnie w trawę gdzieś daleko, rzucałem je o ścianę ze swego rodzaju siłą, a także w górę o jakieś 15 metrów wysokości. Jak widzicie, one to wszystko przeżywały, lewy driver cały czas grał, trochę się opaska właśnie pogięła, ale wszystko było w jak najlepszym porządku. No i potem ja oczywiście pociąłem siekierą, pobiłem łomem, no wyrzucałem ten film i dostałem kupon 50%. No i ten kupon miał ważność 3 miesięcy. W sierpniu oczywiście były moje urodziny, tak więc postanowiłem sobie pozbierać pieniądze. No i zebrałem po raz kolejny te 450 zł i zakupiłem nową parę. Otóż zamówiłem słuchawki za 450 zł, zapłaciłem 270 zł za przesyłkę i dowalili mi jeszcze cło 270 zł. To sobie tam przeliczycie, ile mnie to mniej więcej kosztowało. Wyszło no mniej więcej tyle samo jak za nową parę. Ale nieważne, przyszły do mnie słuchawki 3 dni. 3 dni. Zostały wysłane we wtorek wieczorem. Przyszły w piątek po południu. 3 dni. Ostatnio mój brat wysłał mi pocztą polską priorytetową mikrofalówkę i ona szła 5 dni. A amerykańska paczka szła 3 dni. Ja do tej pory nie jestem w stanie po prostu ogarnąć to swoim umysłem, jak to jest w ogóle możliwe. No i przyszły do mnie ostatecznie. Zaczął się ponownie proces wygrzewania, bo wiadomo, nowe słuchawki. No i po procesie wygrzewania założyłem je na głowę i myślę sobie, ach, wróciły do mnie po niecałych 3 miesiącach. No i tak było. Po kilku godzinach, aż w końcu zauważyłem, że coś ponownie jest nie tak. Lewa słuchawka gra ciszej. I to nie tylko gra ciszej, lewa słuchawka w niektórych partiach częstotliwości, w niektórych piosenkach nawet pyka. Bardzo specyficznie sobie myślę, no coś tu jest nie tak. Później, kiedy ogarnąłem, że ta słuchawka właśnie gra ciszej, zacząłem jeszcze oglądać te słuchawki we wszystkich innych miejscach i zauważyłem, że szew na pasce w ogóle się nie zgadza. Na metalowych zawiasach jest pełno przetarć i ogólnie, jeżeli właśnie specyficznie wyciągnę słuchawki, to one zaczynają skrzypieć i zacząłem właśnie wypisywać to wszystko. No to support mi napisał, ok, wyślemy ci nową parę, pod warunkiem, że nagrasz, jak przecinasz przewody tych słuchawek. No to myślę, dobra. Tak więc ta para całkowicie zniknęła z bazy danych Vimody. Został przelutowany kabel, żeby w międzyczasie mieć jakąś parę słuchawek. No i czekałem na trzecią parę. No i po naprawieniu tej pary
zaczęło się oczekiwanie na trzecią parę, która została tym razem wysłana przy pomocy USPS-a, czyli poczty amerykańskiej, aniżeli UPS-a, jak w przypadku pierwszym. I tutaj byli oni na tyle mili, czyli właśnie Wimoda Support, żeby poklejać całą paczkę, a także zapisywać ją w całości i zmniejszyć jej wartość do $50 tylko po to, żeby ona całkowicie ominęła cło. I tak się stało. No i po tym tygodniu przyszła trzecia para. Rozpakowałem ją, zacząłem proces wygrzewania, założyłem na uszy i wtedy już byłem totalnie zdenerwowany. Po prostu chciałem wierzyć, że to tylko jest jeden pojedynczy przypadek, że im się tak zdarzyło. I że będę po prostu korzystał z ich słuchawek, ponieważ naprawdę je lubię. Ale trzecia para to już było po prostu przegięcie. Zakładam je i lewa słuchawka gra ciszej, ale to jeszcze ciszej niż druga para. Ponieważ w przypadku drugiej pary, co się stało, to po prostu w środku jest swego rodzaju jakby taki plastik, który trzyma właśnie przetwornik w jednym miejscu i on się łamał, przez co on sobie chodzi tak właśnie bardzo luźno. Jeżeli przytrzymacie właśnie słuchawkę podczas trzymania na głowie do ucha, wtedy on się jakby tak właśnie wyprostowuje i grają normalnie. Dlatego wciąż je mam i wciąż z nich korzystam. Ale w trzeciej parze to już jest po prostu niemożliwe. I po prostu lewa słuchawka gra jeszcze ciszej i nic się z tym nie da zrobić. W ogóle żadne przekładanie po prostu przetwornika nic nie daje. Tak więc napisałem ponownie do supportu, no kolejna para jest zepsuta. I wydawało mi się, że będą podejrzewać, że coś tu jest nie tak, ale ja wszystko, po prostu cały unboxing trzeciej pary nagrałem z dźwiękiem ze wszystkim, więc nie ma tutaj po prostu jakby na mnie haka, że coś tu po prostu jakby wcześniej majstrowałem przy tej parze. Tak więc uznali mi, że ta para też jest zepsuta i powiedzieli, że tym razem czwartą parę dostanę sprawdzoną przez technika Wimody i ona zostanie sprawdzona i dopiero zostanie wysłana. Ja napisałem nie. Tak nie będzie, ja naprawdę w was wierzyłem, ale ostatecznie proszę o zwrot pieniędzy. No i tak też się stało, dostałem zwrot pieniędzy, dostałem także zwrot kuponu 50%, w razie jakbym się jeszcze rozmyślił. No i podsumowując moją historię. Łącznie za to wszystko wydałem ponad 1500 zł za parę, która powinna mi kosztować 1000 zł. Aktualnie zostało mi zwrócone 500 zł plus kupon 50% na nowe słuchawki, które próbuję teraz handlować. Może będę się starał o przelutowanie jakby właśnie prawego przetwornika z tej pary do tamtej pary i włożenie go jako lewego, ale jeszcze nie wiem, jaką tak naprawdę podejmę właśnie decyzję. Tak więc, czy powinniście kupić te słuchawki? Otóż wydaje mi się, że tak. Są przepłacone i to naprawdę są przepłacone. 1000 zł wydaje mi się, że nie powinniście za nie dać. Jeżeli macie ofertę za jakieś 500 zł i macie na nie gwarancję, to tak, wydaje mi się, że będzie spoko. Jeżeli słuchacie jakiegoś mocnego rocka, metalu czy też ciężkiej muzyki elektronicznej, to jak najbardziej je polecam, jeżeli bardzo lubicie właśnie takie agresywne tony. Ale jeżeli chcecie posłuchać jakiejś orkiestry, jakichś bardzo smukłych i bardzo spokojnych piosenek, jeżeli potrzebujecie czegoś, co wytrzyma wam lata, to wydaje mi się, że to nie jest dla was dobry wybór. I ja szczerze powiedziawszy, pierwszy raz w życiu byłem fanboyem, na tyle zagorzałem, że po prostu wydać tyle pieniędzy i ostatecznie tym fanboyem przestałem być. Tak więc to jest moja smutna historia w związku z tymi słuchawkami. Tymczasem ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten odcinek nie był aż tak długi, jak zakładałem na początku. Ja jestem Bitwolf, a to była recenzja Wimoda CrossFade M100. Trzymajcie się i na razie, a także pamiętajcie o moim Instagramie. Cześć!